Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Witam z powrotem do naszego kursu o modlitwie Chopi Saheb. Ja jestem Sukhjot Kaur i w tym tygodniu przetłumaczymy następne dwie strofy tej porannej modlitwy. Pierwsza część. Jab ud kark kara kartara. Jab to znaczy kiedy. Udkark to znaczy ekspansja, kara to znaczy zrobił, kartara to znaczy twórca. I razem wszystko znaczy, kiedy Waheguru stworzył kreację przez ekspansję. Następna część. Praja tart tab deh apara. Praja to znaczy kreacja, tart to znaczy świat. Tab znaczy wtedy, dih znaczy ciała, a para znaczy bez końca. Razem. Wtedy świat w całości nieskończony był stworzony. To te zdania razem. Kiedy Waheguru stworzył kreację przez ekspansję, wtedy świat w całości nieskończony był stworzony. Druga część. Jab akark kartoho kabahu. Jab znaczy kiedy. Akark znaczy przyciągnąć. Kartoho robi. Kabahu znaczy kiedyś. Razem. I kiedy w pewnym momencie ty przyciągniesz całość z powrotem. Następna część. Tum, ty, me, wewnątrz, milty, łączyć, dehi, tar, ci, którzy przyjęli ciała, sabohu, wszystko. Razem, wtedy cała kreacja łączy się z powrotem w tobie. I te dwie zdania razem, bo idą razem, to i kiedy w pewnym momencie ty przyciągniesz całość z powrotem, wtedy cała kreacja łączy się z powrotem w tobie. Następna część. Jete badne srisate sabatare. Jete tyle ile. Badne usta albo ciała. Srisate stworzenie, stworzone. Sab wszystko. Tare stworzył. Razem wszystkie usta świata, które zostały stworzone. Apu, apni, budź, uciare. Apu to znaczy oni. Apni, sami, budź, rozumieją. Uciare to znaczy wypowiadają. Razem wszystko. Mogą mówić o tobie, Waheguru, tylko w granicach swojego rozumienia. Tum sabhite rahate niralam. Tum ty, sabhi wszystko. Ty od rahate pozostaje, niralam nieporuszony. Wszystko razem. A ty pozostajesz tym wszystkim nieporuszony. Razem te dwa zdania. Mogą mówić o tobie, Waheguru, tylko w granicach swojego rozumienia, a ty pozostajesz tym wszystkim nieporuszony. Janete bede bede are alam. Janete wiedzieć. Bede, Wedy, to są święte książki hinduizmu. Bede, to jest tajemnica. Ar i Alm, mądrzec albo szałwia. Wszystko razem. Wedy i mędrcy znają tą tajemnicę. To tajemnice, że ty jesteś nieporuszony niczym.
to razem, a ty pozostajesz tym wszystkim nieporuszony. Wedy i mędrcy znają tą tajemnicę. I to wszystko na ten tydzień. Teraz, tak jak co tydzień, zaśpiewamy te nowe linie razem. Najpierw zaśpiewamy, postarać się wyczuć znaczenia tych słów, a potem drugim razem zaśpiewamy i wtedy będziemy śpiewać z koncentracją na dźwiękiem głosu, nie słowa, nie znaczenia, tylko głos, tylko słuchając swój głos. Zacznijmy. जब उदकर खरा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर खरत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन सृसटे सब तारै आपो आपनी बूजे उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद आरो आलम Na końcu, kiedy odejdziemy teraz, poproszę, żebyście spędzili 20 albo więcej minut na pisaniu swoich myśli na tych strofach. Mam nadzieję, że wybaczycie mi wszystkie moje błędy dzisiaj, zrozumieniem syki i w ogóle z polskim językiem, który jest dla mnie bardzo słaby. Dziękuję bardzo. I dziękujemy, że spędzicie czas z nami i do zobaczenia w następnym tygodniu. Wahiguru ji ka khalsa, Wahiguru ji ki fateh.